Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Pasieka Marcyś. Na wstępie chciałbym Wam pokazać, jak wygląda u mnie nawłoć. Praktycznie już przekwita. Pszczoły zbyt wiele z niej nie skorzystały w tym roku niestety. W początkowym okresie jeszcze widziałem jakieś pszczoły, które się na niej kręciły, natomiast później pszczoły w ogóle nie oblatywały nawłoci. Latały tylko różnego rodzaju jakieś muchy, ewentualnie osy. Tematem dzisiejszego filmu będzie to, w jaki sposób zimuje matki zapasowe w swojej pasiece. Jest to zagadnienie na prośbę jednego z widzów. Nie ma w tym tak naprawdę nic trudnego, więc film nie będzie zbyt długi. Matki zapasowe zimuje w mini plusach. W trakcie sezonu trzymam niewielką taką rodzinkę na jednym z korpusów. I oczywiście kolejną są poddawane matki, jeżeli matka się unasieni, jest zabierana, poddawana załóżmy jakiejś rodzinie, a w to miejsce idzie kolejna matka nieunasieniona lub na przykład matecznik na wygryzieniu. Natomiast na zimę zostawiam jedną matkę w takim uliku, stawiam po prostu drugi korpus z pszczołami, rodzinki się łączą, tworzą jedną silniejszą rodzinkę i w wyniku tego powstaje po prostu taka niewielka rodzinka, która jest w stanie przezimować. W tamtym roku zimowałem, tak matki zapasowe, zimowały one w dobrej kondycji. Nie było żadnego problemu, żadna się nie osypała. Dzięki temu mamy na wiosnę po prostu matki zapasowe, które są dosyć cenne. Pokażę Wam, jak to wygląda w tej chwili w środku. Nie ma tu jeszcze jakiejś dużej siły, ale ta rodzinka powinna się jeszcze rozwinąć. Tak, tutaj mamy jako skrajną ramkę, była wstawiona oczywiście pusta rameczka, która w tej chwili, tak jak widać, jest coś tam powoli odbudowywana jeszcze, ponieważ trochę akurat brakowało ramek w tych rodzinach i z uwagi na to wstawiałem dopiero niedawno. Tutaj mamy trochę pokarmu. Oczywiście już rodziny moje produkcyjne dostały w tej chwili pierwszą dawkę pokarmu na zimę. Natomiast tutaj te uliki jeszcze nie są tak intensywnie karmione. Ma to na celu jeszcze wzmożenie czerwienia przez matkę. Tutaj, tak jak można zauważyć, czerw, który się wygryza, w centrum mamy już ładnie zaczerwione przez matkę. Tak jak zawsze staram się zauważyć też korpus korpusowi nierówny. W Polsce mamy wiele różnych rodzajów uli, więc zawsze trzeba to brać pod uwagę, z jakim typem ula mamy do czynienia. Akurat tutaj nie jest problem tak naprawdę takie pszczoły mieć na 15 czy 20 takich korpusikach. Natomiast już na przykład mieć na 20 korpusach dedanta pszczoły, no to jest niewykonalne, chyba że ktoś to pokaże na YouTubie. Górny korpus nie będziemy już przeglądać. Mogę tylko pokazać z góry, jak to wygląda. Też jest dużo pszczół. Próbują coś tam jeszcze odciągać, bo wstawiłem im niedawno ramkę. Natomiast na razie jest malutki języczek u góry i nie wiadomo, czy ją odbudują. No, więc tak to wygląda. Matka ładnie czerwi. Posłuży nam jako zapas ewentualnie na wiosnę. Jeżeli nie, załóżmy wszystkie matki przezimują poprawnie, wtedy taka matka posłuży nam do utworzenia wczesnych odkładów, załóżmy w kwietniu lub na początku maja. Tymczasem dziękuję za uwagę. Do usłyszenia wkrótce, Pasieka Marcyś. Pozdrawiam.